Widocznie pan minister Nowak i premier w międzyczasie zmienili nazwę ministerstwa na Ministerstwo Transportu i Szczelin Poprzecznych, bo jeśli tego rodzaju kwestie mają być rozstrzygane, no to może w ogóle politycy powinni zajmować się samym projektowaniem konstrukcji drogowych, mostów, dróg, a ekipa rządowa w tej materii w ciągu ostatnich 100 dni nic nie pokazała, co jest dojrzałe i co warte jest zastanowienia się, ewentualnie nawet wsparcia. Pan minister Nowak jest ministrem, który posiada świeże spojrzenie, które nie jest skażone jakąś wiedzą w sferze budownictwa, transportu czy gospodarki morskiej. Ostatnie tygodnie to raczej zestaw oświadczeń i komunikatów, czego nie da się zbudować, czy do Euro 2012, czy nawet przez szereg, wiele kolejnych lat. Takimi przykładami choćby jest odłożenie o jedno co najmniej pokolenie budowy kolei dużych prędkości, odłożenie szeregu projektów inwestycyjnych na czas, no, który daleko choćby wybiega wobec tych oficjalnych dokumentów rządowych, czyli rządowego programu drogowego. No i przede wszystkim po trzecie, taką dominantą tego czasu ostatnich 100 dni jest nie mniej, nie więcej, tylko próżnia taka intelektualna, która cechuje kierownictwo ministerstwa pana ministra Nowaka. Chyba tutaj również osobiście, bo tego świadectwem jest to, że posłowie nie mieli okazji przez ostatnie 100 dni, spotkać się z konstytucyjnym ministrem. Czyli mówiąc tutaj tak praktycznie, to chyba pierwszy przypadek od 1989 roku, kiedy merytoryczna, branżowa Komisja Infrastruktury nie została poinformowana o jakichkolwiek tutaj planach rządowych na tą kadencję. No to jest istota rządzenia i myślę, że skutkiem tego jest to, co było wypracowaną wartością pani, panów posłów pracujących w Komisji Infrastruktury, że cechowała ją zawsze pewna przede wszystkim dojrzałość, powaga, bardzo wnikliwe, merytoryczne podejście i nawet taki czasami niepisany konsensus, w którym ponad politycznymi podziałami udawało się tutaj wspierać dobre rozwiązania dla Polski. Pan minister Nowak bardzo intensywnie pracuje, żeby te obyczaje parlamentarne, ta praktyka, te dobre praktyki, które miały miejsce w wielu kadencjach w Komisji Infrastruktury, żeby po prostu zostały zniszczone przez niekompetencje oraz lekceważenie posłów wszystkich klubów ze strony rządu. Dziękuję bardzo.